Teraz Państwu o tym opowiem, natomiast chciałbym też z tego miejsca zapromować fundację. Tu jest Rolab po naszej prawej stronie. Pracuję dla tej fundacji od kilku lat jako wolontariusz i zajmujemy się, dlaczego wspomniałem, że z Anglii przyjechałem, ponieważ właśnie w Anglii zostałem jakby wciągnięty do tej fundacji i od tamtej pory badamy życiorys różnych Polaków w Polonii, która osiedliła się w czasie II wojny światowej i która pozostała po II wojnie światowej, bo sytuacje były przeróżne. Tak jak wspomniałem, ty do mnie zadzwoniłeś i powiedziałeś, że masz informację o córce Michała Nachorskiego. Chodziło o pani Renatę Marston, która mieszka koło Londynu. I nawiązując właśnie teraz do tej fundacji, muszę ci powiedzieć, że bardzo dobrze trafiłeś, ponieważ nasza fundacja posiada niesamowite narzędzia i wiadomo, dzisiaj jest RODO i tak dalej, bardzo trudno jest nawiązać jakby kontakt z osobą, nawet w Polsce, bo borykam się z czymś takim na co dzień i muszę się naprawdę naprosić wielu ludzi, żeby zdobyć kontakt do kogoś znanego. W Anglii trochę to inaczej wygląda i z racji tego, że fundacja ma niesamowite narzędzia,